No i trafił nam przedostatni, jedenasty miesiąc tego roku, roku pamiętnego 2020, a trzeci miesiąc już jesienny. Przypominam, iż u nas jesień to wychodzący niestety z użycia podzim. Poprzednie podzimowe miesiące napoczynały śpiewkami znanych polskich artystów. Dzisiaj przyszedł czas na twórczość, wybaczcie, moja. Będzie to taką melorecytacją i nie wiem, czy czasem, że już tego wiersza wam nie prezentował. A tytuł mu, jakoby inaczej, listopad. Drzew czupryny rozczochrane grzebieniem deszczu czesze, modnie przy tym jest strzyże, niby najmodniejszy fryzjer. Sam się później przegląda, jak narcyz w kałuż lustrach, to znów roni łzy na szyby. Listopad, gość nieproszony. Spod nóg zmiata podświadomie nadzieje na pogodę. Wiatru miotłą się podpiera, niby dozorcy chęć szczera. Jak dziadyga się wlecze, dmie, szemrze w drzwi kołacze i przez szpary w oknach wchodzi. Listopad, gość nieproszony. Niech szpera pod kołnierzem, w kieszenie niech wsuwa dłonie, niech biczuje wyraz twarzy, trzeba jakoś sobie radzić. Z miodem mleko wypije, kwiat lipowy zaparze, spojrzę w przyszłość z uśmiechem, buty nowe kupiłem. W cieplejsze ubiorę się palto, włożę czapkę, wezmę parasol i pójdę ramię w ramię przed siebie z listopadem i pójdę ramię w ramię przez miesiąc z listopadem. Listopad, gość nieproszony czy proszony, to po kaszepsku smutnik. Smutnik to rychtik adekwatno, powiem wam, nazwa do listopadowej pogody. Niniejszym ogłoszą konkurs na śląskie określenie tego miesiąca. Czekam na wasze propozycje. A teraz do rzeczy. To jest łot rzeczy do rzeczy smutnikowego kalendarza świąt nietypowych. Zanim jednak do nich przyjdę, to trzeba wspomnieć dzień pierwszy, we kierym trafią wszystkich świętych. Tutaj trochę się powymądrzą, bo są tacy, co go mylą ze świętym zmarłych, to jest za duszkami. A ten zaś trafił na dzień następny, drugiego. Wspomnieć trzeba też na początku jedenasty dzień listopada. Miarkuję, iż ten dzień, we kierym bez ten rok fajrujemy 102. rocznica odzyskania przez Polską niepodległości, ma niemałe znaczenie dla tych, którzy czują się Polakami. Ja dołożę do tego no zwrotka pieśni uwielbianej przez marszałka Józefa Piłsudskiego. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia stos, na stos, na stos. My pierwsza brygada, to był refren akurat tej śpiewki. To wszystko, co się wtedy wydarzyło, zakrował rychtik na cud. Taki, co to się wydarzył w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku. Trzeba też dodać ku temu, a to z kisz tego, iż mało kto wie, iż do tamtego zwycięstwa przyczynili się strzelcy bytomscy. Bardziej znani z tej pieśni. Do bytomskich strzelców wojsko zaciągają, niejednej panience, niejednej kochance, serca zasmucają. Jak na razie dali wszystko je do rzeczy. A teraz prosto z mojego placu. Otóż 2 listopada 1898 roku napoczła fedrować Gruba Dębieńsko, gruba ze mojej miejscowości Czerwionki Leszczyn.
Fedrował na niej mój starzyk, ojciec, ujki, sąsiady, kamraty. A ja zaś taki śleper fedrował no jako tako piórym. Gruba Dębińsko, ten nasz ciosek, była moją pierwszą muzą. Na ciosku fedrował mój starzyk, to po nim miłostał ten fons. Na ciosku fedlował i Alfred, nie jeden pamięto go z wos. Na ciosku fedrował mój kamrat, co szpetnie na gruba sztyć klon. Na ciosku fedrował mój sąsiad, dostał bergom śmiertelny cios. Ja nie jeden dostał śmiertelny cios. Po takich poważnych tematach trzeba teraz stopniowo po leku przejść do tych dat i tematów lekszych. 3 listopada trafio Światowy Dzień Myśliwych. Hubertus. Zdania na temat ich działalności są, jak wiecie, podzielone. I chociaż ja bez pewien czas był z tym hobby pośrednio powiązany, to się w tym temacie wypowiem ino muzycznie. Pojademy nagon, nagon, myśliweczku mój, nagon, nagon, nagony do Zielonej Dąbrowy, myśliweczku mój, a tam leci Hazok, Hazok, myśliweczku mój, puszczę. Widzicie, i tak dalej, myśliweczku mój. W temacie dnia to niego wina, co trafi o 4. Tyż jedna zwrotka ze znanych mi śpiewek. Więc pijmy wino, my marynarze, niech smutek tryska w rozbitym szkle, że jest nam smutno, nikt się nie dowie, że jest nam smutno, nigdy źle. Pierwej te wińska miały roztomańte miana. Uśmiech sołtysa, patykiem pisany, czy filmowo gwiazda Mamrot. Dali pomijamy dni postaci bojek i dzień saksofonu. Na kiery śląskie muzykanty go dają jak? Gerglas. Wejrzyjcie, jak ten gerglas spasował do tego wińska. Ale teraz swojskiego. Do tego wina nie pasuje jednak kotlet schabowy. Kiery swój dzień, wybaczcie, fajruje 7 listopada. W tym temacie powiem inotela, że dawno nie jodłem kotleta z kością. Mniam, mniam, mniam. Smacznego. Smaczne kąski za to są 8 we Międzynarodowym Dniu Łamańców Językowych. Tak jak mnie się dzisiaj od samego początku daliście pozór, ten język łumie. Ze tej okazji jeszcze pora przykładów. Król Karol kupił królowej Karolowej korale. Wiadomo jakie. Albo leży, jeży na wieży i nie wierzy. Jo wierza, ale nie wierza teraz w to, co fanzola. Po co, na co, komu? Bo kogo mogę obchodzić jakiś tam dzień ciasta, singla, jeża czy nietoperza? Wiecie, co trafia 19? Światowy Dzień Toalet, wymyślony, wiecie, przez kogo? Przez Światową Organizację Toalet. Koniec świata. W tym temacie chcę wspomnieć tak zwane sławojki. Na pewno się słyszały ten wyraz sławojki. Kiere za starej Polski nakazał stawiać minister Felicjan Sławoj Składkowski. To byłoby na tela, kiej idzie o sprawy higieny. O tym też winni pamiętać prawdziwi mężczyźni, kierzy 19 mają swój dzień. W tym dniu prawdziwe chopy ciepią też kurzynie. Być to nic trudnego, padał taraski, nie wiem, Ernest Hemingway czy Jack London. Padali, jo ciepał to świństwo już 200 razy. A, to jest podług mnie też ważny krok do tego, co by podobać się płci piękny. I to lepiej odrwali, bo bez mała ten zawód wzbudzał w kobietach największe pożądanie. Dość zajmowaniu się noszem ego. No i ważniejsze są bajtle, kiedy 20 fajrują powszechny Dzień Dziecka. I muszę wam powiedzieć, coś mi się
zdo iż wspominałeś o tym weczerwcu, kiedy ciepnąłeś Ausdruck, takie hasło. Każdy dzień dziecka dniem. Jako iż po leku trzeba kończyć, co by wam nie zmierzło się moje ględzenie, myśla iż to wyboczycie mi na wyrost w związku z przybadającym 21 listopada Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Skoro tak, to i ja pozdrowię was tak pięknie jak ino poraza. Pozdrowię wiadomo na jaką okoliczność. Wszystkich Andrzejów, no i Katarzyny, kiedy fajrują odpowiednik Andrzejek 24 listopada. Tuż zdrowio, zdrowio i jeszcze raz zdrowio. Czesław Błażemła. No i kusiki dla Katarzynek we związku z dniem pocałunku, co będzie miało miejsce 28. To nie wadzi jednak temu, co by Kaśkom kusiki dować cięgiem i sztyc, kaj się ino do. O gdyby nie ta dziura w desce, oj gdyby nie ta dziura w desce, byłaby Kasia, Kasia by była, byłaby Kasia panną jeszcze. Ha, 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 ha. Nie, 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 nie. Ostatni roz się wrocą, jako to jo, senior mógłby zapomnieć o dniu seniora, kiedy trafił 14 listopada, ale to jest Europejski Dzień Seniora. Tuż roztomili seniorzy, nie wierzcie w to, co powiadają nikerzy, iż nom wolno przelazić na drugą stronę drogi na czerwonym świetle. Pamiętajcie, te czerwone to te pierwsze od wierchu, a trzecie zaś od spodku. Zdrowio, zdrowio, zdrowio. Tuż, trzymcie się.